Słuchajcie, znajdujemy się w Laguna de Maldives Beach Resort. Jest to kondominium, do którego teraz się właśnie udaję. Szukam budynku D i idę zobaczyć mieszkanie, które jest pod wynajem. Jeśli interesują Was tematy nieruchomości w Tajlandii, to pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, żeby nie ominęły Was kolejne filmiki. Ja tylko teraz nie mam pojęcia jeszcze, jak się tam dostać. Zaraz sprawdzimy to miejsce, jak wygląda tutaj okolica, jak wygląda ten cały dziedziniec. Później udamy się do mieszkania i troszkę ponagrywamy, także koniecznie zostańcie do samego końca, bo odcinek, myślę, będzie bardzo ciekawy. Słuchajcie, udało mi się przedrzeć tutaj przez drzwi. Jestem już w środku. Tak nas wita Laguna Maldives. Okej, mamy tutaj duży basen. Bardzo duży basen. Chyba będzie dookoła. Nie wiem, zaraz zobaczymy. O tak. Tutaj jest tak, tutaj na przykład od drogi jest budynek G. My szukamy budynku D. I patrzymy, jak tu tutaj wygląda. Bardzo ładnie tutaj wygląda, przede wszystkim na zewnątrz. Czysto, ładnie, zadbanie. Tutaj mamy nawet piękny piasek, kurde, lepszy jakościowo niż na plaży tutaj na Jomtiem. Dużo lepszy, naprawdę taki biały piaseczek jak gdzieś przywieziony z Phuket, gdzieś tam z pięknych wysp Similan i tak dalej. Czyli mamy bezpośrednie wyjście na przykład z budynku G na zewnątrz, z balkonu i tutaj na, można powiedzieć, sztuczną, piękną plażę zrobioną na ogrodzie i tutaj prosto do basenu. Wow, nieźle to w sumie wygląda. Tutaj ślizgawki, no, w sumie jedna, no ale dobra, okej, okay. Taka całkiem spora, duża ta ślizgawka. Jak widać, nie ma za dużo ludzi, nie ma jakiegoś przepychu, więc całkiem fajnie. Ja tylko teraz muszę jakoś dostać się do tego budynku D, tylko nie wiem jeszcze którędy, bo prawdopodobnie jakiś pan powiedział mi, że to będzie albo ten budynek, albo tamten, więc idę gdzieś tutaj jakąś taką ścieżką spróbować przedostać się na drugą stronę. Tylko czy mi się to uda? Tędy? Nie mam zielonego pojęcia. O, proszę bardzo, trafiliśmy na siłownię, która jest całkiem duża. Bardzo dużo sprzętu, bardzo dużo hantelków, ławeczki, bardzo dużo sprzętu, naprawdę. Bieżnie, maszyny, sztangi, kurczę. No, siłownia wygląda naprawdę bardzo dobrze. Z widokiem tutaj na basen, oczywiście klimatyzowana, dwie duże klimatyzacje, więc pewnie dają rady. Tutaj mamy jakieś takie miejsce coworkingowe, jakaś restauracja, sam nie wiem, wygląda to na jakieś takie miejsce, gdzie możemy sobie coś zamówić do jedzenia czy picia. No tutaj mamy food and beverage, no czyli możemy sobie coś tutaj zamówić do jedzenia i do picia. Tu widzę, że jest więcej takich ciekawych rzeczy. Słuchajcie, co my tu mamy? Patrzcie się, tutaj mamy restaurację, gdzie możemy udać się coś zjeść pysznego, tajskiego. Czy nawet widzę jakieś też napoje alkoholowe, piwko chyba jakieś. Tu mamy jakąś lodówkę ze słodyczami, także sporo, sporo. Mamy pralnię, suszarnię. O, tutaj można sobie nawet jeszcze paznokcie zrobić, jakaś kosmetyczka. Bardzo mocno tak zagospodarowane tutaj jest to miejsce. Tu mamy miejsce masażu na rogu. Bardzo dużo rzeczy tu w ogóle mamy. Tutaj mamy jakąś aptekę chyba. Thai Herbs, czyli jakieś zioła tajskie, jakieś taka coś w stylu apteki, miejsce. Tutaj co my tu mamy? PG Mini Mart, tu jakiś mały sklepik. Tu mamy kolejną jakąś kawiarnię i restaurację, gdzie możemy sobie coś zamówić do jedzenia. Wszystko pootwierane praktycznie. Ceny po 60-70 batów za herbatkę, kawkę i jakieś inne zimne napoje. Kawy po 50-60 batów. Jeśli chodzi o ceny jedzenia, nie widzę, ale to pewnie będą takie ok. Ceny myślę, że będą ok. Tu mamy kolejny serwis, taką pralnię i suszarnię. I zaraz pójdziemy tam, gdzie w sumie powinniśmy pójść, ale jeszcze jestem bardzo ciekaw, co oni tutaj jeszcze mają. Tu mamy jakieś toalety. A tutaj mamy sklepik. Zobaczcie, można od razu, nie trzeba jechać nigdzie na miasto, szukać sklepu, bo w budynku na samym środku jest też sklep, Coca-Cola, wszystkie tutaj takie potrzebne rzeczy, jakaś chemia, woda. Normalny sklepik, czy chipsy, piwko i jakieś takie rzeczy. I tutaj coś dopiero zaczynają robić, czyli tyle rzeczy jest tutaj dostępnych, bardzo dużo, a my teraz pójdziemy tam w stronę tego budynku D. No i już tutaj prawie mi się korytarz kończy.
i wyjdę na zewnątrz z drugiej strony. I już tutaj patrzymy, co tutaj się dalej dzieje. Okej. I tutaj mamy znowu baseny. Bardzo dużo basenów. Tutaj wygląda to tak trochę odremontowanie. Nie wiem, jaki to jest, czy to są stare budynki, czy nie są stare, ale chyba nie są stare. Nie wiem, nie jestem w stanie tego dokładnie określić. Mamy dużo palm, duży bardzo basen i tutaj nawet mamy parking, żeby sobie podjechać samochodem i zaparkować w środku samochód czy skuter. Miejsce jakieś takie do wypoczynku, tutaj sobie pani leży. Przejdźmy jeszcze tutaj zobaczyć. Tu mamy kolejną taką wielką leżankę, tu przed którym też była po lewej, sobie pan jakiś leżał. Baseny, baseny, baseny. O, jaka piękna roślinność. Piękne palmy. W takim trochę tajskim stylu, tutaj fajnie zrobione. Bardzo ładnie to wygląda. Bardzo ładnie to wygląda. Tutaj takie duże drzewo, gdzie daje cień. Tu u góry też sobie można poleżeć. Tutaj można sobie posiedzieć. Idziemy dalej. Zobaczymy jeszcze, co tutaj jest. Czy to już koniec tej części, czy nie. Tam jeszcze mamy dla dzieci taki mały park zabaw. Też jakieś ślizgawki, jakieś tam inne rzeczy. Także jest naprawdę to bardzo dobrze wyposażone wszystko tutaj, to miejsce. Przypomina troszeczkę Grand Floridę. Grand Floridę, która znajduje się na Najomtien, gdzie jest to dużo dalej od centrum miasta. To miejsce jest dużo bliżej do centrum, bardzo blisko plaży Jomtien, a w okolicy mamy takie wielkie kondominia jak Riviera i Copacabana i gdzieś do plaży mamy pieszo, mówię, około 10, może 15 minut, więc tak no, średnio, no, ani niedaleko, ani nie blisko. I tutaj mamy ten plac zabaw dla dzieci, ślizgawki, tutaj jakieś takie różne rzeczy, żeby dzieci sobie mogły trochę poszaleć, jakieś małe. Jeśli są, więc fajnie. A ja już idę szukać tego budynku D i wchodzę do środka. Na szczęście akurat to jest ten budynek tutaj po lewej. Tutaj tylko tyle, co zszedłem po tych schodkach. Tu był ten plac zabaw na rogu. A tutaj mamy budynek D. Budynek D i E. Także fajnie, że nie trzeba było daleko iść. Ja już zaglądam, które to mieszkanie, żeby wziąć odpowiednie klucze. I udaje się na górę. Ok, właśnie wszedłem do środka. Tutaj mamy taki wielki korytarz. Bardzo długi budynek, a to nie jest chyba jego koniec. Na samym początku mamy windy, więc wchodzę od razu do windy i udaję się na chyba piąte piętro, bo mam klucze i wydaje mi się, że jest to na piątym piętrze. Wchodzimy do windy. Zobaczymy piąte piętro i jedziemy do góry. Tutaj właśnie mieszkania zaczynają się od cyfry 5, więc wszystko się zgadza. Idę tylko znaleźć odpowiedni numer i już wchodzę do środka, a tutaj jeszcze zerknę tylko, co tu przez okno widać. I widzimy, że jest tutaj jakiś duży parking dla skuterów i cicha okolica, bo w pobliżu nie za bardzo coś jest takiego, co by nam tu mogło przeszkadzać, na szczęście. Czyli nie ma żadnych jakichś głośnych barów, dyskotek, więc myślę, że będzie tutaj się spoko mieszkało. I idę w takim razie tym długim korytarzem w stronę mieszkania i już wchodzę do środka. Okej. Uwaga, uwaga. Wchodzimy. O, ktoś tu zostawił włączoną klimatyzację. Ale zimno. Okej. Dziękujemy za włączenie klimatyzacji i za schłodzenie mieszkania do pokazania. Zaraz będziemy ją wyłączać, jak będziemy wychodzić. Także w sumie nikt mi o niej nic nie powiedział, ale na pewno tak zrobimy. Słuchajcie, jest to małe mieszkanko, które nadawałoby się dla pary lub dla na przykład jakiegoś singla albo singielki, bo mamy tutaj tylko takie studio, czyli nie za bardzo dla rodzin z dziećmi, ale jeśli przyjeżdża tylko jakaś para lub jedna osoba, to takie mieszkanie zdecydowanie jest wystarczające. Co my tu mamy? Dobre płytki na podłodze, łóżko, wszystko tutaj wygląda bardzo dobrze, zadbane. Nic nie zniszczone. Jedna szafeczka, druga szafeczka i tutaj mamy wieszak na pranie, czyli zgaduję, że jest pralka. Już się obracam w drugą stronę i tak, pralkę widzimy, a pralka jest niezwykle potrzebna tutaj. Oczywiście możemy nosić ciuchy. Tu na szczęście jest
suszarnia i pralnia i wszystko, więc możemy z tego korzystać, tylko trzeba za każdym razem płacić. A jak się ma swoją w domu, to jest naprawdę to jest całkiem inny poziom mieszkania. Więc też mi się wydaje, że sobie nie wyobrażacie mieszkać w mieszkaniu, w którym nie ma pralki, na przykład w Polsce, bo chodzi mi o to, żeby mieszkać w Polsce i nie mieć pralki. No więc jak przyjeżdża ktoś z Europy, no to raczej tą pralkę też chce. Jeśli nie ma, ok, da się tutaj żyć, da się tutaj poradzić, bo jest bardzo dużo prani, czy na mieście, czy właśnie na przykład tak jak tutaj w kondominium, no ale jednak mieć pralkę w domu, no to no tu w Tajlandii można powiedzieć jest to jakiś tam mały luksus i taka rzecz, która no naprawdę ułatwia życie. Lodówka z zamrażarką, ok, na dole tutaj mamy lodóweczkę, czyściutko, wszystko ładnie, puściutko przygotowane, dodatkowo mamy mikrofale, kuchenkę, na prąd oczywiście, kran, zlew i miejsce tutaj robocze, gdzie możemy sobie coś do zjedzenia przygotować. Okap także działa elegancko. Szafkę jak się otwiera, czy się nie otwiera, bo tu jest okap, nie wiem. Czekajcie, tu się otwiera normalnie od dołu. Ok, czyli mamy dużo miejsca. Jedna taka duża, druga taka duża. O, tutaj nawet jeszcze chyba coś do kawy. Ok. I tylko nie wiem co ewentualnie z tą szafką, bo nie umiem jej otworzyć, a nie, ok, da się otworzyć. A, czyli tutaj mam jeszcze taką jedną małą szafeczkę. No i dobra, spoko. I tutaj jeszcze pod spodem oczywiście szafka pod zlewem. I ta pralka. I tutaj jest wyjście. Także kuchnia całkiem spoko. Stolik jako jadalnia tutaj też jest, więc też bardzo fajnie. I co my tutaj jeszcze dalej mamy? Łazieneczka. Łazieneczka oczywiście w kafelkach. Toaleta. Jest ok. Lusterko. I duża umywalka. To też jest dla mnie akurat wygodne, potrzebne. I szafka. Pod spodem. O, tutaj mamy jakąś malutką taką awarię, gdzie by trzeba było to przykręcić. Ale to tylko kwestia przykręcenia. Małej śrubeczki. Ok, tu się wszystko zgadza. Teraz tu spróbujemy coś palcem, ale nie. No, trzeba się śrubokręcić gwiazdkowy i tutaj to przykręcić, ten uchwyt, ale ogólnie nic się tu nie stało. Nic się tu nie stało. Odkładamy na miejsce i ok. Prysznic wystarczająco duży. Tak to wygląda. Czyli wszystko bardzo ładnie, czysto i konkretnie. I tutaj jeszcze mamy drugą taką małą jakąś szafeczkę, na którą możemy sobie tutaj coś pokładać, jakieś kosmetyki czy coś. Także miejsca jest wystarczająco. Nie wiem dokładnie ile jeszcze ma metrów to mieszkanie, więc jeśli ktoś potrzebuje więcej szczegółów, to na takie szczegóły zapraszam na stronę emmapropertyth.com. Znajdziecie oczywiście bezpośredni link do tej strony w opisie tego filmu i w pierwszym przypiętym komentarzu. I też wyświetla Wam się na ekranie, jak wygląda dokładnie ten link. I tam będzie ile ma metrów, jaka jest cena, bo tego jeszcze dokładnie nie wiem, więc dzisiaj chciałem przede wszystkim nagrać film, a tak jak mówię, po szczegóły zapraszam Was na stronę. Wyjdziemy jeszcze na balkon. Balkon jest całkiem spoko, duży. Mamy też na pranie wieszak. Tu jest oczywiście klimatyzacja, więc przy włączonej klimatyzacji no to nie za bardzo da się tutaj siedzieć, no bo wieje Wam z klimatyzacji, ale jakbyśmy ją wyłączyli, to wtedy spokojnie można sobie posiedzieć, bo słońce wędruje w tamtą stronę i wieczory, czy tam już tak popołudniem, nie ma tutaj słońca, nie będzie tak gorąco, więc będzie spoko. I tak jak mówiłem, tutaj mamy Rivierę. Copacabana akurat się schowała, a tam jest, tam widać tylko taki ten mniejszy, a chociaż on jest większy, ale jest dalej, dlatego jest mniejszy budynek. I tu jeszcze takie, jeszcze inne jakieś tam kondominia, ale ogólnie okolica tutaj jest bardzo cicha i nie ma jakiejś głównej drogi, nie ma hałasu, a na dole basen, palmy i ogólnie bardzo ładne widoki. Także tak to wygląda z tego mieszkania. Oj, tam widzę jeszcze, nie byliśmy, na dachu.
tego budynku, gdzie w środku były te restauracje, masaże i tak dalej, to na górze widzę, że też jest zagospodarowane miejsce, gdzie też mamy jakieś takie leżanki, trawkę, palmy, bardzo dużo tych palm, bardzo takie ciekawe, tam też widzę, jest to miejsce zagospodarowane, więc też bardzo fajnie. O, tutaj nawet jeszcze mamy zmiotkę, łopatkę, możemy jeszcze tu postawić, ładnie stało, o, ale jak przyjdzie wiatr, to i tak zwali. No dobra, tu mamy klimatyzację, tak jak wspominałem, która chodzi, bardzo mocno chłodzi, więc w mieszkaniu jest bardzo chłodno, zimno wręcz przy włączonej klimatyzacji. Bardzo dobrze, balkon zamkniemy, bo był otwarty. Okej, balkon zamknięty. Firanka była tak, ale chyba ją lekko tutaj też zaciągniemy, chociaż będzie ciemno, to okej, za chwilę ją zaciągnę. Wyłączymy już klimatyzację i praktycznie możemy opuszczać w sumie to miejsce. O, tu jeszcze zapomniałem, zobaczcie, tu jeszcze jest wielka szafa z lustrem. Jest gdzie pochować rzeczy. Otworzymy szafę. Tak wygląda tutaj pierwsza część, lewa. Wieszaki, jakaś półka. Tu mamy szufladę, kolejne dwie półki. Okej. Ciekawe, jeszcze tak sobie myślę, czy jest jakiś safety box, może jest, może nie ma, czasami się znajduje, ale to bardziej w hotelach niż w mieszkaniach, chociaż w mieszkaniu ostatnio też mieliśmy, to akurat nie widzę, ale szafa jest duża, więc spoko. No i takie mieszkanko, takie studio, bardzo ogólnie ładne, zadbane, czyste, chłodne, jasne, z balkonem i widokami na ładny basen, także... Jeśli ktoś tylko jest zainteresowany, jeszcze raz przypomnę, wejdźcie na stronę emmapropertyth.com i tam macie maile do kontaktu i możliwość zapytania o to konkretne mieszkanie i tam więcej szczegółów. Więc zapraszam Was na stronę, czy odnośnie tego mieszkania, czy odnośnie innych kolejnych mieszkań, które będę nagrywał, to wszystkie będę umieszczał tam na tej stronie. Klimatyzację już wyłączyłem, teraz zasłonię jeszcze żaluzję, żeby się niepotrzebnie tutaj nie nagrzewało i uciekam na dół jeszcze zobaczyć, czy coś jeszcze ciekawego tam na nas czeka. Także zostańcie jeszcze chwilę do samego końca i pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę pod tym filmem, dajcie znać w komentarzu, czy podoba Wam się mieszkanie, czy chcielibyście tu mieszkać. Dajcie koniecznie też znać, czy chcecie więcej takich filmów o nieruchomościach na tym kanale, bo to mnie bardzo ciekawi, czy w tym kierunku tutaj bardziej nie pójść. I oczywiście subskrybujcie kanał, żeby nie pominął Was żaden kolejny odcinek. Dobra, ja idę na dół zobaczyć, co tam jeszcze można ewentualnie ciekawego znaleźć i widzimy się na dole. Zamykamy na dwa spusty. Ok, sprawdźmy. Zamknięte. Mieszkanie zamknięte, wszystko gra. Idziemy na dół. Budynek jest 9-piętrowy. Jest tutaj jakiś wiatrak w windzie, więc też spoko. Nie jest aż tak bardzo gorąco, jakby mogło być, chociaż zimno jakoś też nie jest. Jest dość gorąco, ale wiatrak jakiś jest, także jest ok. Ok, tu wychodzimy z windy i od razu wychodzimy na zewnątrz. Tutaj mamy ten parking, który widzieliśmy z okna na samochody i na skutery. Czyli to tutaj się znajduje po lewej stronie, jak się wyjdzie z budynku. Także bardzo blisko można zaparkować sobie skuter czy samochód, bo tutaj już jest wejście, więc bardzo blisko można podjechać pod samo wejście do mieszkania samochodem czy skuterem, czy rowerem, jak widzimy. Dużo rowerów, kurde, jeszcze nie widziałem tyle rowerów nigdzie w jednym miejscu, w jednym kondominiu. No ciekawe, bardzo dobrze, a tutaj jest gdzie pojeździć na rowerze, więc to też jest duży plus tego miejsca, bo do głównej drogi jest kawałek i gdzieś tutaj po prostu po terenie można sobie pojeździć. Okej, może nie pójdziemy teraz schodami, tylko tędy. I co my tutaj, gdzie my to zajdziemy? Aha, nigdzie. Tam, gdzie chcemy. Tylko nie schodami. Okej. Dobra. I zobaczymy jeszcze tylko z drugiej strony tych budynków, czy tam coś jest, czy tam już nic nie ma. Sam byłem ciekaw, jak to tutaj wygląda. Jeszcze raz tylko pokażę, jak ten budynek wygląda. Ogólnie elewacja w bardzo dobrym stanie. Ale czy jest odnowiony, czy tak po prostu wygląda, czy to jest jakieś nowe budownictwo, tego nie wiem. Ale jest ok, jest ok. Taksówki jeżdżą, także taksówką można za 50 batów takim skuterkiem przejechać przez całe miasto. Gdzie byście tylko nie chcieli, to 50 batów Wam wystarczy. Tu mamy kolejne parkingi do tutaj tych kolejnych budynków. Przy każdym wejściu jest obsługa, gdzie można coś zapytać, gdzie można coś załatwić. Także też jest fajnie, że tak jest.
Tutaj idziemy jeszcze dalej. Tu mamy wejście, ale to do tej samej przestrzeni, co przed chwilą w niej byliśmy. Tam do tych wszystkich sklepów i restauracji, siłowni. To tutaj wszystko jest na środku. I tam też widziałem, były znaki na budynek B, na budynek C, że też tamtędy można się udać i wyjść chyba tamtędy. A ja poszedłem naokoło. Mogłem przejść przez ten budynek, widzę. No ale okej, okay. Nic się nie stało. Przejdę się, posprawdzam, pozwiedzam, co tutaj jeszcze jest. Tutaj widzę, że jest też jakiś podziemny parking na samochody od tej strony. Także już tutaj patrzę. Tak jest. Jeśli chcecie zaparkować skuter czy samochód w podziemnym parkingu, to jak najbardziej też można. Tutaj też mamy miejsce do parkowania, ale oczywiście tutaj będzie miejsce do tych budynków. No i tutaj jest znowu też od tej strony wejście do tego wspólnego pomieszczenia, wspólnego budynku. I tutaj już mamy płot i końcówkę, więc więcej atrakcji tutaj nie ma, ale atrakcji i tak jest wystarczająco, jeśli mam na myśli basen czy całe to w środku zagospodarowanie typu restauracje, kosmetyczki i tak dalej, to jest tutaj naprawdę ogólnie bardzo dużo, sklepik i inne jakieś masaże, także ważne rzeczy pod samym nosem. Patrzcie, znalazłem jeszcze kolejne miejsce obok siłowni, miejsce do pogrania w ping-ponga. Ładny stół, duży stół, konkretny stół. Mamy tutaj siatkę i wszystko co potrzebne. Tam jeszcze jest jakieś takie miejsce w rogu do posiedzenia. Teraz wyjdziemy tutaj drugą stroną i już udaje się do wyjścia. Wszedłem jednymi drzwiami, wyszedłem drugimi, ale gdzieś tu blisko mam skuter na zewnątrz zaparkowany. Tutaj także spoko. Mam nadzieję, że mieszkanko Wam się podobało, że prezentacja Wam się podobała. I jeśli ktoś tylko będzie zainteresowany, to zapraszam do kontaktu. Jeszcze raz przypominam, strona emmapropertyth.com. Tam więcej szczegółów, subskrypcja, łapka w górę, miły komentarz i widzimy się w kolejnym vlogu. Pozdrawiam, na razie, hej, cześć, prosto z bardzo ciepłej, słonecznej Pattayi, Tajlandii, gdzie jest środek pory deszczowej, a deszcz pada naprawdę bardzo rzadko, przynajmniej tutaj w Pattayi, czy bardzo blisko Pattayi. A jeśli chcecie teraz zobaczyć mega mieszkanie, które jest dość podobne do tego, które przed chwileczką widzieliście, ale w takim jednak trochę lepszym wykonaniu, trochę bardziej ekskluzywne, na dworze baseny też są troszeczkę lepsze, to zapraszam Was teraz do obejrzenia odcinka o Grand Florida, gdzie też jest mieszkanie obecnie na wynajem. A więc standardowo link do tego filmu znajdziecie w opisie tego filmu i też wyświetla Wam się ikonka na ekranie, którą możecie bezpośrednio kliknąć i przejść teraz do tego odcinka, na który Was naprawdę serdecznie zapraszam, bo jeśli tylko jesteście zainteresowani nieruchomościami lub chcecie po prostu tylko przyjechać tutaj na wakacje i wynająć jakieś fajne mieszkanie, to zdecydowanie polecam i jedno, i drugie. Widzimy się już za chwilę w następnym odcinku, a tymczasem na razie cześć, pozdrawiam.